Jom, ludziska. W końcu się widzimy na YouTube. Tak jak mi mówiliście, w ogóle bardzo wam dziękuję swoim obserwatorom, którzy w sumie w jakimś stopniu mnie zmotywowali do tego, żebym zaczął nagrywać filmiki na YouTube, jak wygląda życie na Bali, jak ja to widzę, a ja to widzę szczerymi oczyma, a nie tymi influencerskimi, którzy nagrywają to w taki sposób, że ja przyjeżdżam i myślę, czy są te piękne widoki, które widziałem na zdjęciu. A tam czarny piasek i drewno leży i fale są takie brudne, że mogą cię zabić w każdej chwili, jak tylko się obrócisz. Nie, dobra ludziska. Tak, dzisiaj dzień u nas bardzo ważny, bo jedziemy z Oliwią przedłużać wizę. Chcąc, nie chcąc, ale czas nas tak zaskoczył, że się okazuje, że jesteśmy prawie 2 miesiące na Bali. Został nam jakiś tydzień do zakończenia naszej wizy, bo pierwsza wiza się otwiera na 2 miesiące. Potem trzeba co miesiąc przedłużać wizę o miesiąc. Także dzisiaj idziemy przedłużyć sobie wizę. Pokażę wam kawałek drogi, jak wygląda mniej więcej, jak wyglądają ulice tutaj na Bali. My akurat w bardzo pięknej części mieszkamy, gdzie większość białych ludzi i w ogóle gdzie taka jakby największa cywilizacja na Bali. Można tak powiedzieć. Canggu się nazywa. Kuta też jest bardzo cywilizowanym miejscem. No to bardzo podobne uliczki. Także zobaczycie kawałek drogi. A Oliwia już się szykuje. Ależ pięknie będziesz wyglądać dzisiaj w urzędzie. Umieram. Na Bali nie powinno być suszarek. Ale czasami trzeba. Mówi, że te już jej za gorąco przez suszarkę, pomimo że klimatyzację mamy włączoną na 22. W ogóle wam powiem, że bez klimatyzacji jest bardzo ciężko żyć na Bali. Czasami my sobie tak robimy, żeby włączamy klimatyzację, żeby aż tak się nie przyzwyczajać, bo to naprawdę dużo daje i na gardło i w ogóle czasami, no wiecie, wyjdziesz na ten taras. W ogóle widzicie, który mamy taras? Bardzo piękny. Tak wyglądają nasze domki. Wyjdziesz na taras, pokąpasz się w basenie, poopalasz się, wejdziesz do pokoju i od razu klimatyzacja cię zabiera totalnie w kilka sekund. Dlatego już tak po prostu zaczęliśmy uważać, że na, powiedzmy włączamy klimatyzację, teraz wyjątkowo na 22, ale tak stawiamy sobie na 25. I naprawdę jak wychodzisz z dworu do domu, no to tych 25 stopni naprawdę są czuwalne, jakby była lodówka. Normalnie od razu czujesz, że jest aż zimno tobie. Po to tak stawiamy 25-26, żeby to też nie było takie jakieś super przemarznięcie. I założyliśmy, że tak nam na zdrowie nie działa, tak jakby w negatywny sposób. My już tutaj zachorowaliśmy z Oliwią. Oliwia to tak porządnie na tydzień, mnie to w sumie na 2 dni tylko zabrało. Ale w ogóle tutaj słyszę, że często ludzie chorują teraz na Bali. No ale tak jak mówię, tutaj nie wiadomo od czego to, bo tu klimatyzacja jest wszędzie i też się pocisz tak naprawdę też wszędzie. Także to trzeba brać pod uwagę, że na to trzeba uważać, bo tak czy siak może tutaj ludzie są przyzwyczajeni, którzy mieszkają całe życie, ale tacy jak my, Europejczycy, no dobrze, Ukraińcy też, bo w sumie Ukraina nie należy do Europy. No to dla nas wiecie, klimatyzacja to jest zawsze coś bardzo mocnego. Na razie nagrywam jeszcze z ręki. W ogóle mam statyw taki fajniutki, ale to wiecie, to już w kolejnym odcinku. Pokażę wam, jak wygląda nasze podwórko. Czyli tak, to jest basen, tak jak mówiłem, to jest część wspólna, to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć domków. Tam jakaś ładna kobieta mieszka w ostatnim domku, czy nawet dwie. Tutaj mieszka też jedna kobieta. I tutaj jedna ładna kobieta mieszka. A to jest nasza część wspólna, duży basen i głęboki basen, chyba gdzieś jest około 2 metry. Tutaj ja robię sobie zazwyczaj treningi, w ogóle potem będę nawet nagrywał treningi, bo teraz bardzo często robię treningi właśnie w domu i coraz więcej sobie się dowiaduję, bo też dla siebie też znaję jakieś nowe ćwiczenia. Niektóre działają dobrze, niektóre nie działają dobrze. I już sobie tak zrozumiałem, że coraz większą mam wiedzę, żeby się podzielić.
jak robić efektywny, jak zrobić efektywny trening w domu właśnie. Nie wiemy na pewno, dzisiaj idziemy do urzędu. Ja chyba jeszcze zjeść dobrze. Taką mamy wspólną kuchnię. W ogóle jak już jest coś wspólnego, to zazwyczaj jest bardzo niezadbanego. Ale powiem szczerze, że to jeszcze nawet w miarę okej. Będę robił sobie ten ryż i jajówka. Teraz muszę bardzo, bardzo uważać. Wiecie, jeden niekorzystny kader tej dziewczyny i będę musiał cały odcinek z YouTube'a filmować. Mam nadzieję, że ładnie wyglądasz, bo dla mnie bardzo ładnie wyglądasz. Mhm. Fu, no już trochę minęło. Mam nadzieję, że Olivia... Boże, gdzie twoje zęby? Pójdę teraz prysznic wezmę, fryzurkę trzeba będzie zrobić i make-up i lecimy przedłużać wizę. No i jestem gotowy. Widzisz, Oliwia, jak trzeba się zbierać, 5 minut i jestem gotowy. Tutaj blisko mamy taką knajpę wegańską. Tam mamy już morze, ale na razie tam nie pojedziemy, potem pokażę. To jest restauracja, gdzie najlepszą owsiankę robią. Czemu trąbisz? Trzeba trąbić, żeby ludzie wiedzieli, że ktoś jedzie. O, a tam będzie teraz widać moją siłownię za 700 zł miesięcznie. Tutaj. I tutaj pranie Olivia robi. A to nasza nowa najlepsza restauracja The Dawn, gdzie jest bardzo tania żarcie i naprawdę zajebiste porcje, takie typowe dla sportowców. Dobra, ja już nie kujemy. No i właśnie jesteśmy. Olivia się bała nagrywać po drodze, bo akurat to jest policja, której nas odkradli. A to jest miejsce, gdzie nam mają przedłużyć ludzie. Właśnie. Tutaj jest. Tutaj jest Ukraina. Tutaj Polska. A my jesteśmy tutaj. Ile nam zeszło, Olivia? Tak 5 minut? No ale zabrali nasze paszporty. Zabrali nasze paszporty. Od dzisiaj my jesteśmy. Od dzisiaj my jesteśmy tutaj nielegalnie. Czyli 5 minut. Potrwał proces, to przechodzisz, wypełniasz taki błank, ankietę wiesz, mało i oddajesz paszport. Tak, ale pani nam powiedziała, że jak przyjdą już te papiery, to oni nam napiszą, gdzie musimy jechać do Nusa Dua, co jest jakieś 2 godziny drogi. A to, że my musimy do Nusa Dua? Musimy jechać, dlatego że będą nam pobierać, bo to nasza pierwsza extension, będą nam pobierać w dziesiątkach. Aha. Ale to nie jest Nusa Penida, to jest Nusa Dua, tam gdzie my właśnie na dziecki, tam gdzie my nurkowaliśmy. Tak, to jeszcze raz porządkujemy. No teraz ludziska już wszystko stało na swoje miejsce. Się okazało, że Olivia tak długo się zbierała, bo nie o to, że... Chce. Brało nie chce za 15 tysięcy. 15 tysięcy to wiecie ile? 4 zł.
nie można odmawiać się od brownie za 4 zł. Tak вот, się okazało, że to tak się wystroiła Olivia, a ja w sumie widziałem, że ona ładnie się wystroiła, no to też się wystroiłem, pomyślałem, kurde, no trzeba w urzędzie wyglądać. A głównym celem to się okazało, że Olivia chce sesję zdjęciową zrobić. To jest knajpa z basenem. Pięknym takim, nie wiem, egipski styl, czy to jest? Tam jakiś dymek, żeby pachniało. Tam są croissanty ogromne. No i właśnie w tym miejscu zrobimy sobie teraz sesję zdjęciową. Niech już będzie. Dobrze, że ładnie się ubrałem. Mi się przyda też nowe zdjęcie. Zobaczcie, jak ja już zacząłem się pocić, nie? Było tak cały czas. Bo temperatura robi swoje. Niestety, coś za coś. Romantic time. Takie smoothie kosztuje jakieś 35 000, czyli równo 10 zł. Równo 10 ziko. Trzeba jeszcze szybciutkie zakupy zrobić. Ale pięknie wyglądasz z tym bukietem. Takie kwiaty dzisiaj dostałam od chłopaka. 97. Ale w ogóle to w sklepach jest wszystko. Jeżeli nie patrzysz na to, że coś jest drożej niż w Polsce, no to coś jest taniej niż w Polsce. Ale wybór jest naprawdę wszystkiego i dużo. Wiem, że wielu z was interesuje Nutella, jaka cena. No to widzicie, 350 gram, 73 tysięcy. No tak, zakupy między nogami, zakupy pod dupą. Po drodze Olivia prania jeszcze zabiera. No i już jesteśmy na naszej uliczce. Pomimo, że wizowe sprawy trwały króciutko, zeszło nam na to jakieś 5 minut, no z dojazdem myślimy, że to nie będzie pół godziny. Ale takie dodatkowe sprawy, tam zjechać do sklepu, zrobić zakupy, tam jakiś trening, a tam zajechać coś wziąć, a tam coś nagrać, tam fotę zrobić. No i czas leci. Pranie zabrać.